Czy wiesz, dlaczego bliźnięta muszą unikać pewnych ulic, a baranowi grozi niespodziewane spotkanie z przeszłością? Który znak zodiaku stanie przed trudną decyzją serca i jakie niebezpieczeństwo czyha na wodnika? Horoskop pełen tajemnic, niespodziewanych zwrotów i przeznaczeń czeka. Czy jesteś gotowy poznać swoją przyszłość? Baran. W głębinach twojego serca czai się tajemnica, która gotowa jest na światło dzienne. Tydzień ten przyniesie niespodziewane odwiedziny kogoś z przeszłości, kto pomoże ci ją rozwiązać. Unikaj przechodzenia przez mosty, a nie dlatego, żebyś miał się ich bać. Zamiast tego poświęć czas na odkrywanie innych dróg. Twój klucz do sukcesu leży w spontaniczności i odwadze. Byk. Twoje sny w tym tygodniu będą barwne i pełne znaczenia. Pozwól sobie na chwilę kontemplacji pod drzewem, by zrozumieć ich sens. Jeżeli podczas spaceru natkniesz się na zgubiony przedmiot, podnieś go. Ten przedmiot przyniesie ci szczęście. Jednak pamiętaj, by nie oddawać nikomu starego klucza, który nosisz przy sobie. W tym tygodniu będzie on działał jako talizman, chroniący cię przed nieporozumieniami. Bliźnięta. Spotka w tygodniu osobę w czerwonych butach. To spotkanie może okazać się przełomowe, więc nie ignoruj tej szansy. W kwestii finansów nie udzielaj pożyczek, zwłaszcza na słowo. Porada na ten tydzień: za każdym razem, gdy wypijasz kawę, zastanów się, jaką historię niesie za sobą ziarno. Właśnie refleksja nad detalami przyniesie w tym tygodniu największe zrozumienie. Rak. Pewien list, który przeczytasz w środę, może wywołać falę emocji. Odpisz na niego tylko wtedy, gdy księżyc będzie w pełni widoczny. Jeżeli myślisz o zmianie fryzury, to idealny moment, lecz unikaj ostrzyżenia się w piątek. Ten dzień przyniesie niespodziewane zawirowania. Lew. Kiedy słońce wschodzi, a ty czujesz wewnętrzny dreszcz, to znak, że czas zacząć coś nowego. Niech jednak ta nowość nie dotyczy jedzenia egzotycznych potraw. Twój żołądek może tego nie zaakceptować. Obejrzyj film, którego nigdy byś nie wybrał. Może to właśnie on pokaże ci drogę do prawdy o tobie. Panna. Książka z niebieską okładką przyniesie odpowiedzi, na które czekasz. Jeśli natkniesz się na nią w księgarni, nie wahaj się jej kupić. Jeśli ktoś zaoferuje ci parasolkę, nawet gdy nie pada deszcz, przyjmij. W tym tygodniu potrzebujesz ochrony przed niewidzialnymi burzami. Waga. Rozmowa przy kominku odkryje przed tobą tajemnicę, której długo szukałeś. Lecz pamiętaj, w tym tygodniu nie zakładaj czarnych skarpetek. One przyciągają niepotrzebne energie. Jeżeli czujesz, że musisz podjąć ważną decyzję, zrób to przy dźwiękach relaksacyjnej muzyki. Skorpion. Zawieraj nowe znajomości, ale pamiętaj, by tego tygodnia nie dzielić się z nikim swoim ulubionym przepisem. Możesz czuć się przyciągany do wody. Posłuchaj tej intuicji, ale unikaj pływania w głębokim basenie po zmroku. Porada na ten tydzień: przemyśl swoje słowa, zanim je wypowiesz, zwłaszcza wobec osób urodzonych w znaku bliźniąt. Strzelec. Jeśli poczujesz w tym tygodniu potrzebę zmiany, zaczekaj z decyzją do weekendu. Pewna osoba w kapeluszu da ci cenne wskazówki. Unikaj jednak spożywania owoców z rynku w czwartek. Tamtejsze maliny nie niosą dla ciebie nic dobrego. Koziorożec. Gdy będziesz siedział w cieniu drzewa, otwórz oczy na nowe możliwości, lecz uważaj na stłuczone szkło. W tym tygodniu jesteś podatny na drobne wypadki. Wspomaganie innych przyniesie ci nieoczekiwane korzyści. Lecz jeśli ktoś poprosi cię o pomoc w przenoszeniu mebli, upewnij się, że masz na to odpowiednią energię. Wodnik. Otwórz się na świat i pozwól mu cię zaskoczyć. W środku tygodnia postaw na czerwony kolor. Przyciągnie on do ciebie pozytywne wibracje. Jednak jeśli ktoś zaoferuje ci herbacianą mieszankę, odmów. W tym tygodniu nie jest twoim sprzymierzeńcem. Ryby. Zamknij oczy i posłuchaj wewnętrznego głosu. W tym tygodniu on wie najlepiej. Ominięcie pewnej ulicy może cię uchronić przed niechcianym spotkaniem. Jeśli w środku nocy poczujesz, że musisz napisać list, zrób to. Właśnie wtedy twoje słowa będą najbardziej szczere i pełne mocy. Nie trzymaj tajemnic przyszłości tylko dla siebie. Może ktoś bliski też potrzebuje tej wiedzy. Udostępnij i chroń swoich najbliższych.